Sonic do wynajęcia. No dalej, Sonic. Teraz bez opierdalania się. Dlaczego nie rozstrzygniemy tego jak prawdziwi piloci? Siatkówka plażowa. Biorę slidera. Biorę Icemana. Nie będziemy grać w żadną siatkówkę. To niedorzeczne. Gdzie o tej porze znajdziemy wolną plażę? Przeprowadźmy kolejny kosmiczny wyścig. Kosmiczny wyścig! Na pewno nie zgodzę się na to gówno. Co powiesz na kosmicznego kurczaka? Kosmiczny kurczak. Dobra, przegrany opuszcza statek i kupuje zwycięzcy kubeł kurczaków. Stąd ta nazwa, prawda? Nie wiem, dlaczego nie oddamy mu statku i nie wrócimy do domu? Co nas tam czeka oprócz beznadziejnego apartamentu i gównianej pracy? Ja mam doktorat i duże laboratorium, a ja nadal zarabiam na Explosive Force. Mogę zatrzymać się u ciebie? Pewnie. Powinniśmy stworzyć ligę superbohaterów i złoczyńców, aby zmienić świat na zawsze. Albo skupić składniki do Cassidy i zrobić Cassidy'le. Chłopaki! Czekajcie, nie rozumiecie? Następnym razem, gdy zobaczycie niebo, będzie to w innym mieście. Następnym razem, gdy zdacie test, będzie to w innej szkole. Nasi rodzice chcą dla nas jak najlepiej, ale teraz robią to, co najlepsze dla nich. Bo teraz jest ich czas. Ich czas tam na górze. Tutaj na dole jest nasz czas. I tak oto dotarliśmy do drugiego wiadra Troi. O czym ty w ogóle pieprzysz? Sam nie wiem. Wygrałeś, McCloud. Wracamy do domu. Wieki zajęło mi odnalezienie was. Zobaczcie, kto dołączył do imprezy. Wracamy do domu. Dlaczego nie mogliśmy wziąć naszych statków? Tak będzie łatwiej. Niby co? Grać w kosmicznego kurczaka. To było najlepsze, stary. Jak okiem sięgnąć, wszędzie lisie dupy. Brzmi nieźle. Co robią ci idioci? No dalej, McCloud. Jesteś pewien, że chcesz to zrobić, idioto? Nie, ale pieprzę to. Kto chce pooglądać plakaty? Tłumaczenie Verkuzen. Czytał bukcerzyk.pl. And that's all over the moment we ride up on Troy's bucket. Good job.